Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj również ja jestem w kamerze. Nie tylko ujęcia z fotopuławki, chociaż pierwsze co zrobimy, to podejdziemy właśnie pod miejsce, gdzie wisi. Wziąłem ze sobą, w plecaku mam laptopa, skopiujemy, jeżeli coś nam podeszło, od razu na komputer. No i zostawimy tą fotopułapkę jeszcze kilka dni tam. Baterie bardzo dobrze trzymają, NL-opy polecam. Myślę, że około 2 tygodni teraz śmiało zimą trzymały tam po 5 dni przy mrozach minus 10. Także myślę, że będzie ok. Słuchajcie, ja już troszeczkę ciszej będę mówić. Jesteśmy już blisko pierwszego miejsca, takiej większej polany, bo często tam widziałem w ciągu dnia nawet byki. No słuchajcie, rykowisko się rozpoczęło pełną parą, dlatego teraz pojawią się filmiki właśnie z takiego jakiegoś vlogowania, można powiedzieć. Będziemy podchodzić, będziemy nagrywać z szatowni. Także myślę, że będzie ciekawie. No dobra, słuchajcie, ja tutaj podejdę. Zlustruję szybko pierwsze nasze polanki. No i mam nadzieję, że coś już uda nam się nagrać dzisiaj. Dacie wiarę, godzina 12, a byk już gdzieś tam jakiś jeden się odzywa. Ale zobaczcie na to. Mówię, czuję kurczę grzybnie. Ile tych pieprzników, zobaczcie. Piękna pogoda się teraz zrobiła. Bo jest wczoraj cały dzień padało. Teraz jest ogólnie jeszcze troszeczkę ciepło, więc grzyby będzie teraz masa. No super, super, aż bym sobie pozbierał. Jak będzie tego więcej, w drodze powrotnej sobie tutaj nazbieram. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że byczek się odzywa. Idziemy zobaczyć. No jak myślicie, coś tutaj się działo? Ale wody doszło. Masakra. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy fotkę. Tutaj wisi nasza foteczka. Zostawię sobie aparat. Jestem już tutaj cicho, ogólnie mamy bardzo dobry wiatr. O. Czekajcie, tylko odstawię ten sprzęcik, który niech sobie stoi. No i chwila prawdy, będzie coś czy nie będzie. Widzę, to jest nasze. W nocy coś było. Okej, coś mamy, jakieś dziki. O nie, widzicie to? Słuchajcie, jest. Jest coś, nie ma dużo tych nagrań, ale... O, pięknie. Coś tutaj naprawdę blisko było, słuchajcie. Ale to wszystko Wam pokażę w odrębnym odcinku, gdzie będą tylko zdjęć. Ale jest tego fajnie, naprawdę. Jestem zadowolony. Podeszło tego dosyć sporo, dlatego pięknie i wszystko, i dziki. Super. Dobra, słuchajcie, ja kopiuję szybko. A tak jak mówiłem, filmiki z fotopułapki będą już w kolejnym odcinku. Dobra. No i słuchajcie, filmiki z fotopułapki skopiowane. No powiem Wam, jest co oglądać. Tam mamy kilka, chyba z 6 czy 7 filmików po 30 sekund, jak byk z chmarą są, ale troszeczkę za tym miejscem, gdzie mam ustawioną fotopułapkę, na tej wolnej przestrzeni, tam się ganiają, biegają, widać, że byk ryczy, ale miałem wyciszone, słuchajcie, bo nie chcę tutaj za głośno być. Nie wiem, czy to się nagrało, czy słychać, 12, a gdzieś tam z tyłu ryczy. No i słuchajcie, ja poszukam drugie miejsce, tam jest taki fajny placek też, chciałem tam ostatnio postawić fotopułapkę. No szkoda, że to wszystko się działo troszeczkę za, ale nie przemieszałem tej fotopułapki, zostawiłem ją dalej w tym samym miejscu. No bo jak wiecie, liczę na to, że uda się nagrać takie naprawdę piękną kąpiel jakiegoś wkurzonego byka w tym miejscu. O, ale tych komarów. Dobra, słuchajcie, ja podchodzę. No i spróbujemy tam dalej. Wiadomo, teraz byczki już nie są takie ostrożne. Troszeczkę podejść. Może coś uda nam się nagrać z podchodu. Ja liczę na to. O, tu już widzę to miejsce. Bajer, dobra, słuchajcie, ja szukam miejscówki. No i wieszamy kolejną fotkę. Druga fotka już wisi. Fajne miejsce, naprawdę. Tak jestem zadowolony. Tak się zlało z tłem. Że już, kurczę, potrzebny kawałek, już nie wiedziałem, gdzie wisi. Słuchajcie, szkoda, że tego nie słyszycie, ale tutaj z każdej strony się odzywa jakiś byk, nie? Tu chcę podejść. Mamy taką wolną przestrzeń i chwilę postoimy.
bliziutko. Ale jest pięknie. Co chwilę gdzieś słychać. Masakra. Dobra, słuchajcie, ja się ustawię gdzieś tutaj na chwilę. Tam jest jakieś Eldorado teraz. Kilka byków tam, słuchajcie, daje znać. Dobra, ja się tutaj ustawiam. I poczekamy, może jakiś byczek nam podejdzie. Słuchajcie, udało nam się podejść tego jednego byka. Troszeczkę się zmęczyłem, bo cofnąłem się do samochodu, zostawiłem zbędne rzeczy z plecaka, wziąłem sobie też krzesełko. Mamy godzinę, słuchajcie, punkt 15, także ustawimy się tutaj do wieczora. Nie brałem czatowni, ponieważ wiatr mamy centralnie w naszą stronę, więc raczej zwierzyna nas nie powinna zwietrzyć. No i co, słuchajcie, ja się rozstawiam. Z telefonu nie wiem, czy jeszcze będę nagrywał, no może coś tam dogramy. No i czekamy, słuchajcie, na pierwsze byczki, które na pewno na 100% nam podejdą tutaj, bo to jest naprawdę mega obiecujące miejsce. No dobra, ja ruszam. Się tam gdzieś ulokuję, tak żeby być widocznym w razie czego dla myśliwych. No i będziemy czekać na pierwszego byczka.